tym odcinku zrobimy sobie bicik w stylu Bossmana D-Lo. Dla tych, co nie wiedzą, jest to raper ze Stanów Zjednoczonych, który ostatnio dosyć mocno wszedł sobie do mainstreamu za sprawą kawałka Gary With Me, który poszedł viral. Ten ziomeczek jest z Florydy, więc nawija właśnie po takiej bity w stylu Florydy. Ogólnie to są bity, które mają sprawić, że się ruszasz i tak dalej, wiecie o co chodzi. Jest to mój pierwszy take, w którym w ogóle robię taki beat, także zobaczymy, co z tego będzie. Jest to taki dosyć freestyle dla mnie, także już lecimy z tym. No i tak, BPM ustawiam sobie na 160 i mam ochotę zacząć sobie troszkę od perkusji, więc wezmę sobie teraz jakiegoś snera. Jednocześnie będę dodawał sobie perkusję i melodię, bo szczerze mówiąc dla mnie to jest najbardziej wygodny sposób robienia bitów ostatnio, więc nie będę udawał, po prostu robię to tak, jak normalnie to robię. I teraz tak, w jego bitach bardzo często występuje taki bas gitarowy i wezmę sobie właśnie taki bas z paczki od Kawiego. I ułożymy sobie jakiś catchy pattern. No i ze względu na to, że wyciąłem doły, no to dodałem sobie trochę góry, żeby faktycznie było go trochę słychać. Dodamy sobie teraz klasycznego bela. Bardzo proste hi-hety, nie ma co tutaj za dużo komplikować. W jego bitach bardzo występuje taki brass, czyli taka trąbka, więc wziąłem sobie one-shota trąbki i spróbujemy coś z nią zrobić. Teraz biorę sobie one-shota z mojej paczki. Mamy już ten motion. Dobra, nie chcę tego przekombinować, więc po prostu dodam sobie jeszcze jakiś padzik do uzupełnienia tej melodii. To, co robię z tym padem, to przesuwam sobie to pokrętło. Sprawia ono, że ten pad po prostu wchodzi szybciej. No i też zwiększę sobie out, żeby on tak długo nie grał. No i pora teraz dokończyć tą perkusję. Dodamy sobie jakieś perki, airweighta. Dobra, więc tak, małe zmiany. Po pierwsze usunąłem sporą część tego basu. Gryzł mi się mocno z airweightem, więc stwierdziłem, że po prostu dodam takie wypełniacze. I w momencie, w którym gra ten bas, to nie gra airweight, przez co tworzy nam się taki fajny bounce. I ten bas tak jakby odpowiadał temu airweightowi, rozumiecie, o co mi chodzi? Ostatnia rzecz, czyli jakiś open hat. I tutaj jeszcze robię cut itself, żeby nie nachodziły na siebie. No i dobra, cały beat jest zrobiony, teraz zajmę się miksem, masteringiem i aranżem i już pokażę, jak to brzmi. No i dobra, cały bicik mamy zrobiony, także to było na tyle. Jeśli chcesz powinąć paczkę, której użyłem do zrobienia tej melodii, to kliknij pierwszy link w opisie. Oczywiście zapraszam na moje community, Discord dla producentów. Ponad 1600 członków, wszystko czego potrzebujesz jako producent tam właśnie się znajduje. Link będzie w przypiętym komentarzu. No a tak prezentuje się już cały bit.